Cześć wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Wiedźmina u mnie na kanale. I czy to jest karczma? Tak, to karczma. Tak więc chodźmy do karczmy. Musimy pogadać z Julianem, bo musimy rozwiązać konflikt między złą frakcją Vodianoi a ludźmi z tej wioski. Mimo tego, iż gra ustaliła, że ludzie w tej wiosce to prawdopodobnie najlepsza grupa wieśniaków w uniwersum Wiedźmina, ale whatever. Dobrze, że jesteś. Stało się coś? Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła. Odchodzę od zmysłów. Geralt, proszę cię, pomóż mi. Ogólnie... To jest takie głupie. Po polach w tej grze kręcą się skolopendromorfy, biwerny i południce. I ona poszła pospacerować po polach. Nie poszła tam pracować. To jeszcze jest zrozumiałe. Nie bez ochrony, gdzie jakby... Twierdzę, że wieśniaki naprawdę powinny zainwestować w jakąś ochronę, skoro tego typu gówno kręci im się pod domami. Ale dziewczyna, która ma niedługo ślub, sama z siebie poszła pospacerować po polach. To jest takie kurwa idiotyczne. Dobrze, poszukam jej. Dzięki ci. Spoko, Julian, 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 słuchaj, Geralt? sprawa jest. Opchnąć ten szajs. Bo mi Ekusie tutaj zajmuje. Czy ja to wszystko przeczytałem? Przeczytane, przeczytane, przeczytane. Jop, dobra, odpisz ten. Poczytaj sobie wiedźmińskie sekrety. Baw się dobrze. Tego dziadostwa nie potrzebuję. Geralt? Z Vodianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, Wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś. Oczywiście. I teraz... O, jeśli nie mylę, chodzi o Wianek. Wianek Aliny. Geralt! Pokój i dobrobyt wymagają wyrzeczeń. Żartujesz? Nie. Jestem prawie pewien, że właśnie to musieliśmy mieć od niego. Nie pamiętam, co musieliśmy mieć od cholernego kapłana. Być może wyjdzie to jakoś w fabule, nie jestem pewien. Czy Jaskier mi coś powie? O, hazardziska. Wyjątkowo ładnie ubrana taką wiochę. Gera? Jak najpójdź. Okej, to już Nie zrobiłem. czasem. Tak. A, okej, to jest... Gera? Jego ballada mnie naprawdę nie interesuje. Okej, czyli nic się tutaj nie dzieje. Czy pani blokuje mi drzwi? Dobra, to lecimy na pola i tak chciałem tam wrócić. Ogólnie konflikt jest jakby jedną z głównych osi fabularnych tego rozdziału, tak więc tutaj i tak będziemy musieli to rozwikłać. Dobra, czyli teraz na pola. Zawsze zapominam tędy droga. Tędy. Naprawdę chciałem wyciągnąć miecz i tak dalej. Ogólnie też niedługo zapadnie zmrok i wtedy będziemy mogli rozgonić tych topielcy, którzy się tam pojawiają nad wodą i straszą nimfę, czy kto tam, kim ona tam była. No, cutscenka. Cześć, Geralt. Fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas. Tak jak Wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina, ja nie często chcę. mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny, Alwinie. Nie przejmuj się nimi. Dobra, w tym momencie ze snu Alwina wynika, że powinien szukać Aliny za dnia. No, technicznie rzecz ujmując, jeszcze jest dzień. Nowy narakord już nam się nie przyda. O, dobra. Wyłączymy sobie zielsko, ponieważ mnie strasznie to wkurza.
Ogólnie wiecie, jakby normalnie lubię tego typu efekty, wszystko ładnie, pięknie, doceniam fakt, aczkolwiek w tej lokacji jest to po prostu irytujące, wybaczcie. Jest to po prostu irytujące. Nie ta technologia jeszcze w tym momencie. Wiecie, aby te pole, jakby wiecie, rozstępowało się wraz z, nie wiem, chodzeniem Geralta, to było spoko, bo wtedy jakby sytuacja wokół niego byłaby bardziej widoczna. Ale skoro mam okazję to wyłączyć, a to pole jest po prostu totalnie... Jest totalnie, wiecie, jakby nieruchome, to... O, ho, ho. Widzicie artefakt graficzny? To znaczy, że gra się niedługo wyrąbie. Troszeczkę za długo gram w tą grę, żeby wiedzieć, co nadchodzi. Ogólnie tutaj coś wiem, że krzewiec z malinami będzie, a nie istotne. Dobra, ogólnie tak. Musimy rozprawić się z dzikim Gonem, który nawiedza krąg druidzki tutejszego pustelnika. Dawno niczego nie zabiliśmy, żeby nie było. Dosłownie chyba w poprzednim odcinku nie zabiliśmy ani jednej rzeczy, tak mi się wydaje. Ale za to ile chodziliśmy. Chodzenie, o tak, to jest to. Dobra. O, krąg druidzki jest tutaj. Pomożemy dziadowi. Mamy też kryptę do zwiedzenia. Musimy tam znaleźć tom. Jak to się tam nazywa? Mój Boże, nazwa mi wypadła. Uprząż dla kota, właśnie. Ponieważ gnomy psują rzeczy. Tak więc no. I tam jest również zjadarka, czy inna przegnilica z mega polowania. I tu musimy coś wrzucić, a jeśli nie mylę. Przepraszam, nie miejsca, nie chciałem. A dobra, nieważne. Zadania. Polowanie na Gon. A, to po angielsku, to była gra słowna. Wiecie, to było hunt. Wiecie, jakby dziki Gon to jest wild hunt. Tak więc hunt on hunt. Hunt taki hunter ex hunter, tylko że no. Czy ten pierdolony druid nie dał mi cholernego... O ty kurwa gnojku. Nie dajesz mi jebanej mandragory, tak? Mam zrobić dla ciebie questa i jeszcze sam muszę spalić rąbaną roślinę, tak? Dla ciebie. Super. I sam ją muszę znaleźć. Cudownie. Zajebibi, naprawdę. Wuje, dzięki za protipa, że Geralt biega różnie w zależności od zaekwipowanego, tak to nazwijmy, stylu. Nie ogarnąłem tego wcześniej. Pustelniku, brudasie. Wszystko pokurchane. O, jest mandragora, nice. To jest coś, co napisane chyba, prawda? Albo i nie? Ewidentnie gdzieś się pojawi napis, nie, ale whatever. Znowu się pojawi na chwilę. Czy mam to przytrzymać? Nie. Nie mam zielonego pojęcia, co tam było napisane. A okej, czyli po prostu miałem to wydubać z jego własnego, z jego grobu, nie wiem, koło jego chatki. A, to są te całe grobowce rycerzy szukające Graala. W sensie chyba Graala nie da się odnaleźć. To jest, nie wiem, cały jakiś żarcik czy coś takiego, nie jestem pewien. Dobra. To jeszcze raz za chwilę zapiszemy i chodźmy zabawić się z Gonem. Wpierw podejmiemy ich generalnie na trzeźwo, bez eliksirów. Potem, jeśli nie pójdzie, to się tutaj dokoksujemy fajnie. Bum. A, tutaj. Tak. Halo? No tak, no pali się bardzo ładnie. O mój Boże. Muszę pokonać upiory. Aby utrzymać dystans króla Gonu, muszę umieszczać mandragorę w zniczu. A gdzie są pierdolone upiory? To jest dobre pytanie. Ej.
fazy. Tu. Już klikaj. O, nie. 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 O. Poprosi mnie, żebym zabił upiora nawiązujące ugryzienie. Zajdzie mi też, żeby trzymać krogonu, w tym celu korzeń mandragory w kurhanach. No, okej. Okay. Nie wiem. Podpalone? Nie wiem, robota skończona? Dawaj kasę, pustelniku. Ej, dosłownie co się dzieje? Gdzie jest? Nieważne, idziemy kurwa do krypty. Enough. Mała zagroda, mała zagroda. Kurhane, ognisko, maniniak. Zdecydowany młyn. Krypta. Idziemy do krypty. Król Gonu nie chce ze mną rozmawiać, tak więc... Naprawdę wolę, jak RPG mają pełniejsze opisy questów. Wiecie, tak, żeby można było wyczytać z niego szczegóły. Ponieważ, o, okej. Okay. O, zadarki, tak. Świetnie. One są kurwa obrzydliwe. Ale tak, tak konkretnie. O mój Boże, jakie są kurwa obleśne. Okej, uroczo. Gin, kobieto. Skubana uniknęła. A! Nie tym razem. Ale skuźwa paskudna, mój Boże. Jak moja nauczycielka od Niemca z technikum. Okej, i zęby tych grubaśnic możemy oddać. Czy mam kota? Możemy oddać panu dentyście, jak wrócimy do Wyzimy. Powiedz, o mój Boże, nie mam kota, ale dramat. W krypcie będzie ciemno, prawda? Prawda? I teraz pewnie gra wyrąbię, bo był artefakt graficzny. O, a to ci niespodzianka. O mój Boże, jest... O mój Boże, jest tutaj cmentar. Jezu, wystraszyłem się, żeby nie było, nie? Wiecie, jakoś obraz tego typu stwora idącego w stronę Geralta w totalnej ciemności sprawił, że się wystraszyłem. A tak! Ła! Ale ten atak słabo wygląda, mój Boże. O! I to też jest do tego. Do pana dentysty. Teraz jak to było? Czekajcie. Q? R? Mój Boże, jak się ekwipował? F? Może? Nie? V? RT? Tak też można. Tu jest wyjście, dobra. O mój Boże, toż te Alpy są nagie. Żryj ogień, wampirze. I mój miecz, którym Geralt nie chce jak zwykle machać, bo jest sobą. I saltem. Okej. O mój Boże, jest jeszcze jedna. Aż jakby to. Zapraszam. Przeliczyłem, że się podpali, będę co nieco widział, ale się przeliczyłem. Dobra, jest. Naprawdę chciałbym... chciałbym, żebym mógł jakieś, nie wiem, podpalać pochodnie na ścianach czy coś takiego. O mój Boże, i chciałem, żeby Geralt nie chował co chwilę tej pochodni. Teraz. Dobra. Teraz po co ja tutaj przyszedłem? A, no tak, skrzaty, racja. Tup, 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 tup. Cmentar. Geralt, użyj. A, no tak, no, dobra. Dobrze wyglądająca walka to podstawa, nie?
cieszcie się, że widziałem dokładnie tyle samo co wy. Jeszcze jeden. To Algul. Dawno ich nie widzieliśmy. Pięknie, finisher od razu. Bardzo ładnie. O nie, jeszcze jeden. No come on, gro, come on. Tak się nie bawimy. Naprawdę, chciałem po prostu iść z pochodnią w łapce i dojść do końca tej krypty. Ale nie będzie mi dane. Kuźwa, jeszcze jeden. Dziękuję. No ja w to nie wierzę. I teraz zwykły ghoul, tak? Oczywiście twórcy nie mogli postawić ogniska na przykład przed, nie wiem, przed tą cholerną kryptą, bo to było zbyt proste, żeby gracz mógł sobie wykraftować kota, kiedy go potrzebuje, prawda? Prawda? O Jezusie. O Geralt, czemu chowasz cholerną pochodnię? Nie mam pojęcia, czemu niekiedy to robi. Niekiedy może iść z pochodnią w łapce, wszystko świeci, wszystko gra i huczy, ale nie, innym razem Geralt za każdym razem będzie chował ten cholerny badel z powrotem do swojej kieszeni. Raczej do trzymadła na udzie? O, to Fleder. Naprawdę o nie, nic nie widzę i jeszcze jestem ogłuszony. Dobra. Gincie. To już? Nie, jeszcze on. Na szczęście teraz, póki Geralt macha mieczem, to basically jesteśmy w stanie zabić wszystko. O nie, jeszcze jeden przyszedł, god damn it. Czemu w środku też nie ma ogniska? Jep. Chciałbym zmacać jego zwłoki, dziękuję. Tak. Lubię dotykać zwłok tego typu stworzeń. Problem. Tak samo jak Geralt lubi chować swoją pochodnię. Ureus. Taki Ursus, co? Ja może zrobię sejwika, ponieważ będziemy walczyć z nim w totalnych ciemnościach. To zapowiada się przecudownie. Nie, wiecie co? To pana Ureusa zostawimy sobie na sam koniec. Ponieważ liczę po cichutku, że być może gdzieś znajdę tutaj ognisko. Ponieważ w kryptach też lubią być ogniska. O Jezusie, dobra, czekajcie. Przyszliśmy tędy, prawda? Tak, tędy, to chodźmy teraz tędy. Mamy Alpy. No wiecie co? Póki co urządzimy szaleńczy bieg. Rozglądając się jak z jakimś, nie wiem, czymkolwiek. O, tam jest na przykład kamień. Kamień medytacji. Być może koło kamienia medytacji jest gdzieś ognisko. Widzę, że nie. A gońcie se mnie. Gońcie se. Proszę, patrzcie. Nic tam nie macie. Alpy. Dobrze. Alpy. Ślicznie. Dobra. O, super. Jeszcze więcej. O, tutaj coś nawet widać. Świetnie. No chodźcie, przydale. Myślę, że ich nie widać, ale tak naprawdę widzę ich napisy. Wszystko? Tak właśnie myślałem. Dobra.
Myślę, że to nie, takie lurowanie ich w grupy to nieco lepszy patent niż zabijanie ich pojedynczo, a potem zmuszanie Geralta, żeby łaskawie wyjął pochodnie. Mój Boże, i nie mogę w nią trafić. I typowo generalnie był skrót na wyciąganie tej cholernej pochodni. Ja oczywiście już go zapomniałem. Jestem zbyt leniwy, żeby zajrzeć do sterowania i to sprawdzić. Wolę jakby... Czemu każda wieś w świecie Wiedźmina... Oh, hello. W świecie Wiedźmina ma najwidoczniej problem z tym wszystkim, co się po niej kręci. W sensie konkretnie po grobowcach. Ja rozumiem, wiecie, w jakieś, nie wiem, w innych RPG, kiedy... O, to nie umarli i po prostu, nie wiem... Zwłoki lubią sobie wstać, ponieważ magia, pierdoły i tak dalej, ale tutaj, jak było mi pisane, trupojady są zupełnie czymś innym niż tradycyjni growi ożywieńcy. Tak więc... Ja rozumiem, że jak była ta cała koniunkcja sfer, czy jak to się tam nazywa w świecie Wiedźmina, i teraz nie drwię z tego dosłownie, po prostu zapomniałem nazwy, to ich wrąbało właśnie do kanałów, do miast i tak dalej, i tak dalej. Ja to spoko, fajnie, ale... O, skrzaty. Ej, czemu tego aż tyle tutaj jest? I siup. Ile ja bym dał, żeby cokolwiek widzieć. Kusi mnie, żeby rozjaśnić sobie po prostu monitor i tak obejść tego typu, nie wiem, zagwozdkę, ale... O mój Boże, widzę coś między nogami tego... cmentara, czego widzieć nie chciałem. Ale... dalej jest na to zbyt leniwy. Wolę męczyć się z tym wszystkim. Na tym polega zabawa. Szczątki... O mój Boże, nie, skończyło mi się miejsce, ale kurwa dramat. Wow, mam naprawdę dużo mózgów utopców. Dalej o połowę mniej niż miałem ich, nie wiem, w Wiedźminie 3. No wypierdolmy to i bierzemy to. Totalnie rozwiązałem problem, nie? Rybcia. Definitywnie po tym odcinku ja przechopsam do jakiejś karczmy czy do innego, nie wiem, ogniska. O, do karczmy, ponieważ musimy i tak iść do Abigail, a mnie kręci w nosie takie chnięcie. I kichnąłem. Pójdę do jakiejś, nie wiem, karczmy się przekimać i porobię eliksirów, ponieważ mam o wiele... A, wypadałoby za ten cenę hajs, który teraz mam, kupić od narąbania alkoholu, no nie? Tak, i porobię eliksirów, żeby pozmniejszać ilości tego całego dziadostwa, które mam w ekwipunku. Bądź co bądź, eliksiry jakoś tam schodzą. Boże. Jezu Chryste, Geralt. Dobra, pójdziemy po ciemku. Teraz muszę iść na lewo. A żartowałem, tak naprawdę nie pójdziemy. Będziemy starać się, żeby Geralt cały czas miał tą cholerną pochodnię. Ja oczywiście przed walką... O mój Boże, czemu się wspają kolejne? Przecież już je zabiłem. Come on, to nie jest zabawne. Naprawdę. Ja przed walką z tym dziadostwem oczywiście zapiszę, ponieważ to wiecie. Te... A ja w to kurwa nie wierzę. O, czemu jeszcze więcej? Przecież... Po to oczyszczałem tą strefę, żeby ich tutaj nie było. Coś jeszcze? Czy mogę narzekać spokój jak ciemny z tej lokacji? Nawet nie będę ich już skinował, mam to gdzieś. Okej, okay, tu jest...
To jest moment, kiedy ja dostaję, nie wiem, po prostu napadu szału od tego, co się dzieje w tej grze. Dobra, biała mewa. Czemu on się nie stakuje? Come on, to jest głupie. Czemu? Czekajcie. A, eliksir albedo, dlatego się nie stakuje, no tak. Wypijmy puszczyka. To jest jeszcze... Tak, jad wisielcu jeszcze działa. Dobre działanie, swoją drogą. I to tyle, nie wiem. Grom mi szkoda, grom to dobry eliksir. A wiecie... W sumie boję się, że troszeczkę to Geralta za mocno rąbnie, kiedy ja to... O, jeszcze zjemy sobie to. Kiedy ja to wypiję. Tak więc no, walić. Ruszamy totalnie, nie wiem, w ruszamy w ciemność, into darkness. Oh, boom. Nawet nie wiem, czym jesteś, potworze. Żry. A, jesteś brzydki, okej, okay, tym jesteś. Okej. Okay. Najwidoczniej odepnął mnie... Geralt. Halo. Co, nie widzę Geralta. Pomocy. O, wróciłem, dobrze. Co się dzieje? Czemu Geralt się przewraca od samej obecności tego? O, super, tak. Dziabnij sobie, proszę. Żebym ci w gardle stanął. Okej. Okay. Z jakiegoś powodu spodziewałem się więcej po tym stworze. Tropijad. Czy w jego zajebistym miejscu cokolwiek było? Było rozkładające się ciało i kufer. Jezu Chryste, dalej. O! Jebać ten kuźwa mać. Ja w to po prostu nie wierzę. Przynajmniej jego zwłoki płoną i rozświetlają okolice. To jest jakiś, nie wiem, patent przynajmniej. A mamy Alpa, którego ja zignoruję, ponieważ tak właśnie robię z Alpami. Bo potem mi wideo demonetyzują, bo za dużo cysków w jednym odcinku. Nie, żeby nie było, to jest mega śmieszna sprawa. Wszyscy narzekają, jak teraz ten YouTube rygorystyczny i że za nim, za każde przekleństwo i, nie wiem, złorzeczenie, nie wiem, demonetyzują odcinki i żaden odcinek Wiedźmina nie został zdemonetyzowany. To jest zabawna sprawa. Więc, no cóż, mimo tego, iż no, każdy widzi, jak ten Wiedźmin wygląda, no nie? Dobra, to teraz jeszcze, żeby dopełnić nocnego dzieła, pójdziemy... Pójdziemy na... pola, znaczy pod wioskę i tam pójdziemy zabić te utopce dręczące nimfę. Czemu by nie? Zjadarki. A, generalnie ja chyba muszę zjadarki upolować, prawda? Czekajcie. 10 zębów, okej. O, masz dużo życia, zjadarko. A, sorry. Moje pierwsze. Jakkolwiek nie chcę, to muszę, nie wiem, obmacać twoje ciało. I teraz... Oczywiście zjadarki kręcą się tylko po tym polu w nocy, prawda? Może uda się ich upolować 10, może to rozwiąże questa. Dawno nie dostaliśmy poziomu, prawda? O! I bang! Mam cię. Wow, ściął ją w powietrzu. Gdy to był Wiedźmin 3, to rozpadłaby się na pół. To jest akurat coś, co mega lubię w Wiedźminie 3. To, że gra cały czas przypomina nam o tym, że walczymy mieczem. To jest coś, co bardzo często, aby gry, gdzie bohaterowie walczą przy pomocy ostrzy różnego rodzaju, popełniają ten błąd. Gdzie, okej, nie wiem, tniesz kogoś mieczem, ale równie dobrze mógłbyś uderzać kijem, ponieważ z jego ciałem nic się nie dzieje.
Alvin, czemu chodzisz po nocach po polach? What the fuck, chłopczyku? A jednak w Geralcie 3, dokładnie, w Geralcie 3, to jest oficjalna nazwa Wiedźmina 3, tak jest. Nie, w Wiedźminie 3 oczywiście za każdym razem, kiedy Geralt dobija kogoś, to albo ręka odpadnie, albo noga, albo rozetnie kogoś na pół, albo cokolwiek, to jest spoko, podoba mi się, dobry szajs. Fajnie, że niektórzy twórcy jednak pamiętają, że miecz jest względnie bronią tnącą. I że coś tam się jednak powinno rozpaść albo odpaść po ciosach mieczem. O mój Boże, to wyznawca Dagona. Sayonara. I czy to będą dziesiąte może? Jap, proszę bardzo. Obrzydlistwo. Zapiszę, bo nie chcę, ja bym nie wiem, co się stało, naprawdę nie chcę szukać tych zjadarek ponownie. Dobra. What the fuck? To było kuźwa przerażające. Dobra, w tym odcinku skoczymy jeszcze ubić te utopce. I ja potem na własną rękę przebiegnę się do ogniska albo do karczmy. Prześpimy się do rana. Ponieważ wtedy mamy wszystkich NPC-ów do obgadania. O, jestem. O, okej, teraz mogę włączyć trawę, by the way. I wtedy będziemy kontynuować pewnie questa głównego, bo chyba tylko tam w tym momencie zostanie. O, od razu wszystko ładnie wygląda. O Jezu, jak Geralt śmiesznie podskoczył. To jest tak, to jest tutaj, dobra. I zapieprzamy po raz 16 po totalnie pustym polu. Jej. Zabawa. Idę w totalnie złym kierunku. Jak ja to robię? O mój Boże. Naprawdę dziękuję osobie, która napisała mi gdzieś z samego początku serii, żebym biegał z wyciągniętym mieczem, kiedy tylko mam okazję. To ty, osoba, oficjalnie uratowałaś mi życie. Jestem ci za to wdzięczny. O, jest to topielec Zephyr. Który jest takim dobrym topielcem, że nawet nie ma paska zdrowia, najwidoczniej. A Geralt nie może go trafić, aż to nic nowego. Dużo wytrzymujesz jak na topielca. Dobij go! O, dobił go! Wow, jestem pod wrażeniem! Nie spodziewałem się! O. Nie widzę co prawda naszyjnika. A dobra, jest naszyjnik. I chusta. A jebać te utopce. O, więcej zadarek. A ja tam się... A ja się kręciłem bez sensu. Dobra, ten tutaj sobie zakończymy. Ja myślę, że dotoczę się na spokojnie do karczmy i tam się przekimam. Rano oddamy questa Abigail, w sensie ruszymy dalej questa z Abigail i tak dalej, i tak dalej. Ten styl ode mnie, dzięki za uwagę i na razie.